Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Iwona Wolińska. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o jednej ze swoich wielu pasji. Ale zanim to uczynię, chcę przekazać serdeczne podziękowania dyrekcji i pracownikom Biblioteki Wojewódzkiej Gorzowskiej za możliwość tego spotkania, za zaproszenie mnie do tego nagrania studyjnego. Dziękuję serdecznie i jest to dla mnie ogromną radością. Proszę Państwa, dzisiaj chcę zaprezentować to, co inspiruje mnie od wielu lat, już chyba kilkunastu, o ile dobrze pamiętam. I mam nadzieję zainteresować Państwa tym, co tworzę. Mianowicie jest to ceramika, pewien rodzaj ceramiki, jaki Państwo tutaj widzicie. Nazwałam ją ceramiką natury. Ponieważ nie jest to ceramika sensu stricte, a więc wypalana w piecu specjalnym ceramicznym, jest to zupełnie inny rodzaj mojej twórczości. To jest mój własny projekt, który, jak wspomniałam, sprawia mi wiele, wiele radości. Stosuję mianowicie różnego typu materiały, stąd określenie ceramika jaka, ceramika natury. Mianowicie tworzę z cząstek organicznych również, między innymi pestek owocowych, pestek warzywnych, tak jak Państwo tutaj widzicie. Stosuję również skorupy orzechowe, stosuję także elementy skórzane, w różnych oczywiście barwach, odcieniach, nawet bandaż, a także szkło, które jest bardzo interesującym elementem i bardzo wdzięcznym tej twórczości. Widzicie tutaj Państwo papier srebrny, jest taka folia spożywcza, która również jest bardzo atrakcyjnym do wykorzystania składnikiem. Ponadto lubię stosować sznurek. Stosuję sznurek pasjami, dlatego że daje kapitalne efekty. Tutaj jest to akurat sznurek, który najbardziej mi odpowiada. Mogę go rozdwajać, mogę go oczywiście przetwarzać na różne, pod różnymi kątami, na różne długości i warstwy. Mogę nakładać warstwowo. Stosuję również metal, elementy metalu, no przydają takich interesujących efektów. Proszę zauważyć bowiem tutaj na przykład zastosowałam elementy metalowe. To są po prostu moje dawniej używane, noszone przeze mnie bransolety, które zostały już zniszczone. To jest miedź i wykorzystałam je tutaj. A tutaj z kolei to są takie niewielkie elementy szklane. Albo ten produkt. Tutaj z kolei, nie wiem czy będzie to dla Państwa rozpoznawalne, chyba muszę podpowiedzieć, jest taka fałda ze skóry. Takiej właśnie zwykłej skóry. Stosuję miękką skórę, taką dosyć właśnie wiotką, miękką celowo, dlatego że ona się wtedy kapitalnie układa. No i można oczywiście z niej tworzyć no świetne, takie właśnie bardzo interesujące faktury. Ponadto tutaj są również cząstki organiczne, ponieważ zastosowałam farbę ciemnego koloru, nie są może tak bardzo widoczne, ale tutaj na przykład są skórki, wysuszone skórki owocowe, które odkładam, suszę bardzo, bardzo tak dokładnie. I wtedy mogę je również używać do tego typu prac.
oczywiście wykończenie to jest farbą. Później troszkę powiem na temat tego wykończenia. Zwróćcie Państwo uwagę, proszę, na ten dzban. Tutaj są bardziej uwidocznione, wyraźniejsze te elementy natury, stąd ta nazwa, jak wspomniałam. A więc znowu pestki, tak jak tutaj, dalej elementy owoców, tutaj akurat mandarynka, tutaj skórka, tutaj również skórka, którą zwinęłam w rulon. Różnie można je kształtować. To wszystko zależy wyłącznie od naszej wyobraźni. Tutaj również, proszę zauważyć, jest skórka, którą właśnie ukształtowałam w taką trąbkę trójkątną. Tutaj jest ta dłuższa, a więc w różny sposób można je stosować, doklejać. Tu z kolei te elementy, fałd, to jest skóra. Tym razem jest to twardsza skóra, nawet dosyć trudno było mi ją kształtować, ale powiem szczerze, że cieszę się z takiego efektu, ponieważ to był mój nowy pomysł, a zawsze lubię eksperymentować. Tu z kolei widzimy oczywiście znów skórki, to są melona skórki, tu i tutaj, tutaj pestka. I myślę, że tego typu elementy no, przydają takiej interesującej, nietuzinkowej faktury. Z kolei ten dzban, tutaj zastosowałam szkło. To są elementy szklane, które są teraz niewidoczne, ponieważ są pomalowane. Tu jest szkło i tutaj, a tutaj znowu elementy owoców, czyli elementy natury. Staram się, żeby ta faktura, która jest nośnikiem określonych znaczeń, była właśnie taka wielowarstwowa, nietuzinkowa, by stosować w klęsłości, wypukłości. Powiem szczerze, że najbardziej z tych zaprezentowanych projektów mnie osobiście odpowiada i raduje ten, co są moje barwy. Jak Państwo widzicie, w ogóle te barwy są dość ciemne. Tutaj jest nieco jaśniejszy produkt i tutaj, ale generalnie pracuję w takich barwach stonowanych i ciemnych. Są to ciemne zielenie, ale często również czernie, może nawet więcej jest czerni. Brązy także, jak widać tutaj na tym obiekcie. Ten również, mam nadzieję, będzie dla Państwa interesujący, może być inspiracją. Tutaj zastosowałam tak tarasowo, że się tak wyrażę, elementy szkła. Elementy szkła, no i oczywiście znowu elementy natury, tych cząstek organicznych. Ten akurat obiekt został później pomalowany lakierem. Nie zawsze go stosuję. To jest wszystko kwestia inspiracji i w zasadzie działania spontanicznego, ponieważ muszę powiedzieć Państwu, że nie wykonuję szczególnych projektów, nie wykonuję rysunków, jakichś szkiców tego, co będę tworzyć. Tylko, tak jak kiedyś powiedziała jedna z malarek, z którą rozmawiano, takie słowa. Moje ręce widzą. Spodobało mi się to określenie, dlatego że bardzo przystaje do tego, w jaki sposób ja pracuję nad tymi właśnie projektami. Moje ręce rzeczywiście widzą, ponieważ bez żadnych szkiców, bez żadnych wstępnych projektów, najczęściej jest to tylko myśl, która natychmiast powoduje działanie. Bywa tak, że nieraz nie podoba mi się jakiś mój projekt, nie jestem zadowolona z efektu, staram się poprawiać, nawet osobny zaczynam, bo poprawki nie wychodzą tak jak powinny i nie jestem usatysfakcjonowana. Ale generalnie pracuję bardzo szybko, na pełnym, że tak powiem, spontanie
i z niezwykłą radością, energią. I zazwyczaj jestem zadowolona z tych efektów, jakie uzyskuję. Dzisiaj chciałabym oczywiście nie poprzestać tylko wobec Państwa na prezentacji tych moich obiektów, projektów, ale chciałabym również zainspirować Państwa tym, mianowicie w jaki sposób można takie właśnie obiekty tworzyć. Jest to bardzo proste, a tak jak powiedziałam, muszą tutaj być jakieś szczególne uzdolnienia. Absolutnie. To jest kwestia wyobraźni, którą zawsze można wyćwiczyć, wytrenować. Tak jak wszystkie nowe umiejętności w naszym życiu. Dzisiaj przygotowałam dla Państwa te różne elementy, o których wspomniałam, dekoracyjne. Przygotowałam również naczynie, bo to jest ceramika, jak powiedziałam, nie sensu stricte, tylko według mojego projektu osobistego. Zostają bazą właśnie naczynia. Mogą one być różnych wielkości, różnych kształtów, to zależy tylko od nas, od naszych indywidualnych zapatrywań i tego, jaki chcemy efekt uzyskać. To mogą być słoje, to mogą być czarki, to mogą być jakieś patery, oczywiście. To jest tutaj dużo, dużo możliwości. Nie powiedziałam również, że korzystam także z takich elementów zdobniczych, jakimi jest niepotrzebna już biżuteria. A więc są to, proszę bardzo, jakieś łańcuszki, już nieużywane, nienoszone, niepotrzebne, korale, a można je wykorzystać w kapitalny sposób i będą to świetne rezultaty tych właśnie prac. Różnokolorowe, różnych kształtów, ceramiczne, szklane. Mogą to być nawet drewniane elementy. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj, taki drewniany element. Miałam torebkę z korali właśnie drewnianych, która się zniszczyła i postanowiłam również takie elementy wykorzystać. Dlatego, że one są bardzo wygodne. One są delikatne, lekkie i łatwo, że tak powiem, wtapialne w tę masę, którą stosuję. No właśnie, jaka to jest masa? Proszę Państwa, a więc to jest masa, która, już otwieram, to jest masa, która wygląda w taki sposób, nie wiem, czy to jest widoczne, tak? Jest to masa, która składa się z kilku elementów. Mianowicie, stosuję tutaj klej wikolowy, czyli ten do drewna, który można nabyć w każdym sklepie budowlanym, na przykład w Castoramie czy Obi. Znany bardzo, powszechnie stosowany wikol. Następnie papier, ale jaki papier? To musi być papier gazetowy i to musi być gazeta bardzo cieniutka, tak jak dziennik, na przykład gazeta lubuska, bardzo cieniutka, dość miękka. To nie może być papier kredowy, na przykład, czy jakikolwiek twardy, tylko miękki. I ten papier należy pociąć na bardzo drobne kawałki, paski. No, można to zrobić najlepiej, jeśli ktoś ma możliwość, w zniszczarce. Dodajemy do tej masy również wodę. Ja przygotowałam tę masę już gotową, by nie tracić tutaj czasu. Także to są te elementy. I trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię. Mianowicie, kiedy przygotowujemy tę masę, musimy pamiętać o tym, żeby ją bardzo dokładnie wymieszać, ponieważ kiedy będzie ona zbyt wolna, zbyt delikatna, zbyt rzadka, niestety nie utrzyma się na szkle. To jest niemożliwe, będzie spływała.
nie będzie żadnego efektu. Nie może też być zbyt gęsta, zbyt twardo zamieszona, że tak powiem, bo to jest jak ciasto, dlatego używam tego określenia. Dlatego, że będzie się wówczas kruszyła. Tę masę przygotowuje się jakiś czas, dość długo, ale tu chodzi o odpowiednie wymieszanie. Także nie jest to nic trudnego. Z czasem oczywiście, z nabywaniem praktyki przychodzi to bardzo łatwo. A więc od czego zaczynamy? Ponieważ ta masa, jeszcze jedna ważna rzecz, wyschnie nam dopiero po 2 czy 3 dobach, więc nie mam tutaj możliwości zaprezentowania Państwu, w jaki sposób wykańczam te projekty, te obiekty. Dlatego dzisiaj poprzestanę na etapie nałożenia tej masy na szkło, zastosowania przykładowych kilku, powiedzmy, ozdobników i potem opowiem, w jaki sposób wykańczam, na czym to wykańczanie polega. A więc do dzieła. Nakładamy tę masę. Ona jest kleista, no bo tu jest klej, najwięcej jest tutaj właśnie kleju. On jest tym bazowym składnikiem tej masy, ale jak Państwo widzicie, bardzo dobrze się klei, a więc ma odpowiednią ta masa konsystencję. I teraz tylko ode mnie zależy, od mojej inwencji, jakie kształty będę nadawała. Czy bardziej wypukłe, czy będzie to projekt taki bardziej smukły, że tak powiem. To wszystko zależy ode mnie. Tak jak mówię, ponieważ moje dłonie widzą, to działam dosyć szybko, chociaż nie powiem, żebym nie zastanawiała się nieco dłużej, już na późniejszym etapie, jak położyć farbę i jakie barwy wybrać, bo muszę powiedzieć Państwu, że nieraz mam, prawdę mówiąc, dość jednak mimo wszystko tych ciemnych barw. Próbuję stosować jasne wtedy, jakby na przekór sobie, ale nie zawsze jestem zadowolona. No cóż, jest to pewien nawyk. W zasadzie nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że, jak powiedział jeden z moich kolegów, te moje barwy i te moje projekty są tak mroczne. I dlaczego one są tak mroczne? No cóż, ja tego tak nie widzę. Ale oczywiście chciałabym, żeby te prace zainteresowały i zainspirowały wielu, by również sięgnęli może po takie działania, by po prostu pobawić się czymś nowym, czymś nieznanym, które może się stać znane i może się stać pasją i dawać radość ogromną. Traktować to jako świetną zabawę i relaks. Muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie to jest tak ogromna pasja, że mogłabym robić te rzeczy codziennie od rana do wieczora. Tak jestem po prostu zadowolona z tego, że mogę takie rzeczy robić. Naprawdę mówiąc, trwa to już dosyć długo. Jeśli będzie możliwość, zaprezentuję Państwu również inne swoje projekty, ponieważ mam pomysł na tworzenie tej ceramiki również na innej zupełnie bazie, ale nie będę teraz zdradzać tajników tego nowego pomysłu, nowej idei,
być może będzie okazja zaprezentowania Państwu tych nowych projektów. To będzie coś nowego, coś ciekawszego, bo zawsze nowe jawi się jako ciekawe. Chodzi o to, by wyobraźnia nasza cały czas pracowała, by nie dać jej odpoczynku, byśmy byli kreatywni. Wtedy nasz mózg bardzo się cieszy, no i nasza podświadomość również, ponieważ działa na obrazach, również wie, co ma czynić i kreatywność nasza wzrasta. Można, widzicie Państwo, to jest po prostu lepienie, to jest modelowanie. Ja nadaję różne kształty. Zależy to od tego, jakie elementy Państwo będziecie chcieli zastosować. Jeśli to będą na przykład korale, tak jak tutaj jest to widoczne, takie korale, one są bardzo delikatne, lekkie, no to oczywiście tej masy nie trzeba tak wiele zastosować, ponieważ bardzo łatwo one się wtopią. Nie musi to być jakaś gruba warstwa, ale jeśli będziemy stosować materiały ciężkie, twarde, typu właśnie o, szkło, prawda? Zależy jeszcze jakie szkło. Tutaj mam element ceramiki, bardzo taki twardy i gruby oraz ciężki dość. No to wówczas oczywiście, żeby wtopić te elementy, żeby one się trzymały, żeby one były stabilne, musi być więcej tej masy. No i cóż się okazuje? Warto kupować klej w dużych pojemnikach, gdzie jest go chyba około 10 litrów, dlatego że, jak widzicie Państwo, sporo tej masy zużyłam na ten obiekt. I jeszcze więcej jej dołożę, dlatego że chciałabym jednak pokazać Państwu, jak wtapiać te trudniejsze, że tak się wyrażę, elementy, a więc większe, twarde, które wymagają większej ilości podkładu. No więc cóż, okazuje się, że dołożę jeszcze więcej. Wydawało mi się, że tej masy przygotowałam za dużo, a jednak nie, wcale nie. Ponieważ ja nie chciałabym tworzyć takich obiektów, które będą jakieś płaskie. To mnie nie interesuje. Dla mnie istotna jest faktura, bo ona nadaje całemu obiektowi znaczenie. Ona tworzy tak naprawdę całość. Ona dopełnia. Ona jest sensem, ona jest znaczeniem. Oczywiście te obiekty mogą być asymetryczne czy symetryczne, jak kto woli. Proszę wziąć pod uwagę, że właśnie wtedy, kiedy tworzymy tego typu produkty, nasza wyobraźnia pracuje nieustannie, a warto ją zawsze rozwijać. Wtedy, kiedy będziemy próbowali również zająć się innymi formami sztuki, rzeźbą, rysunkiem, projektowaniem, to również ta wyobraźnia będzie wspomagać nasze artystyczne działania i będzie ona współpracować nieustannie z nami. A co spowoduje oczywiście kapitalne rezultaty, da nam moc satysfakcji, ponieważ im więcej będziemy działać, im więcej tworzyć, tym te projekty będą bardziej interesujące, będą ciekawsze. To jest kwestia niewątpliwa. Jak Państwo widzicie, to jest bardzo proste. Mogłabym jeszcze nałożyć sporo tej masy. Mogę oczywiście również, ja tutaj tak paluszkami sobie modeluję. O. Można także stosować narzędzia. Dzisiaj ich nie wzięłam, ale nieraz stosuję. Na przykład stare szydła. I nimi tworzę otwory różnej wielkości, różnej głębokości.
To jest też bardzo ciekawe. Chciałabym dzisiaj chyba zastosować sznurek i nieco skóry. Skóra jest bardzo wdzięcznym materiałem. Oczywiście to wszystko jest kwestią indywidualną, co nam odpowiada. Ale chyba będę musiała zdjąć te rękawice teraz. Dlatego, że nie wszystkie gusta są jednakowe i bardzo dobrze. I teraz tę skórę ja wpasowuję, jak Państwo widzicie, w tę masę. Oczywiście bywa tak, że muszę dołożyć nieco tej masy. Nie chcę po prostu pobrudzić zanadto tej skóry. Oczywiście i tak się pobrudzi, ale chciałabym jak najmniej ją pobrudzić, dlatego że później muszę poświęcić znowu dość sporo czasu, żeby ją oczyścić. Tu jeszcze troszeczkę muszę podkleić. Ten klej Wicol jest świetnym materiałem, bardzo wdzięczny. Ma konsystencję gęstej, bardzo gęstej śmietany i świetnie utrzymuje, klei te wszystkie elementy. Będę musiała jednak dołożyć jeszcze tej masy. W ten sposób. I zobaczycie Państwo, jaki to będzie efekt. Oczywiście, jak powiedziałam, to jest kwestia naszego kreatywizmu. Mogłabym tak zostawić, ale ponieważ nie chcę, by ta część tutaj odstawała, więc jednak tak sobie zroluję troszeczkę, więc jednak tutaj dołożę tej masy, tak, i mamy element skórzany. Jeszcze tutaj muszę wykończyć. Nałożę więcej. O, w ten sposób. I oczywiście mogę zastosować jeszcze inne elementy zdobnicze, ale uwaga, niezbyt wiele. Im mniej, tym lepiej. Tym wytwór nasz będzie delikatniejszy i bardziej elegancki. Oczywiście możecie Państwo stosować różnego typu materiały. Można również stosować wykałaczki na przykład albo zapałki. To też świetnie się nadaje i też wygląda ciekawie. O, i tak wygląda teraz ten element skórzany. Tutaj w te miejsca bardziej wypukłe, gdzie jest więcej masy, chcę zastosować takie oto pestki, które są dość duże i wymagają dużego podkładu. Mogę z nich utworzyć pewną mozaikę. Mianowicie, o, proszę zobaczyć. O, w ten sposób, o. W różny sposób je wtapiam, że tak powiem, w tę masę i o, a tę zrobię w ten sposób. O, tak to wygląda według mego pomysłu, ale ponieważ mam jeszcze bardzo wdzięczny materiał, jakim są skorupki orzecha laskowego, to pozwolę go sobie tutaj wtopić. O! Jednak muszę zdjąć te rękawiczki. O! W różny sposób można je oczywiście nakładać. Czy stroną wypukłą, czy też stroną wklęsłą. No i tak to wygląda.
Oczywiście można zastosować same skorupki orzechów, czy orzecha laskowego, tak jak te, czy włoskiego, i całość tak wymodelować. Ale byłaby to zbyt monotonna według mnie kompozycja. Ja lubię przemieniać tę przestrzeń, że tak się wyrażę, i dlatego wolę stosować różne materiały, i to w różnych miejscach, by nie wyglądało to wszystko, ta cała kompozycja, bo jest to pewna kompozycja, zbyt, że tak powiem, tutaj mi troszkę spływa, ale to nie szkodzi, kiedy ta masa zastygnie, będzie, proszę Państwa, bardzo twarda, bardzo trwała, niemal jak beton. Także, żeby rozbić takie naczynie, to należałoby użyć bardzo dużej siły. Tutaj stosuję elementy szkła, które bardzo lubię stosować. Bardzo, bardzo, bardzo. O, i tutaj je sobie wtopię, tak. No i myślę, że troszkę spływa, ale ona zastygnie. Z tym, że musimy być bardzo cierpliwi, bo jak powiedziałam, 2-3 doby będzie ta masa zastygała. Myślę, że to już wystarczy. Ewentualnie można jeszcze dołożyć coś takiego jak koral. Tutaj mam taki drobny, niewielki, proszę bardzo. I kilka, to są takie spokojne bardzo kolory, eleganckie, stonowane, nierażące. O, to może być jakiś ozdobnik. Oczywiście wykończenie jest bardzo istotne, jak powiedziałam, dlatego, że ono decyduje o ostatecznym kształcie takiego projektu. Ja, proszę Państwa, stosuję farby akrylowe tego typu, Maimeri, włoskie, bardzo dobre farby, w tubie albo w słoiczku, polikolor. I one bardzo dobrze się sprawdzają, ale chcę powiedzieć, że one są dosyć drogie, dlatego też nie muszą być one stosowane. Absolutnie. Możecie Państwo stosować inne farby, typu tempera, nawet plakatowe, ponieważ te są rzeczywiście drogie. Ja próbowałam sprawdzić, jaki jest efekt stosowania tamtych tańszych farb. Jest bardzo dobry. A więc warto jednak zwrócić na to uwagę i stosować te tańsze farby. Jeśli będziecie Państwo chcieli poświęcić więcej czasu i więcej takich projektów wykonać. I cóż jest takiego ważnego? Właśnie, odpowiedni dobór barwy, koloru do odpowiedniej przestrzeni, a więc do wypukłości i do wklęsłości. To jest bardzo istotne. To wszystko zależy od naszej wizji. Według mojej wizji ten na przykład obiekt i te elementy tutaj, proszę zwrócić uwagę, dół zwłaszcza i tutaj te elementy, ta faktura przypominają mi, i ktoś też na to zwrócił uwagę, lawę wulkaniczną. To jest dla mnie bardzo interesujące, ciekawe, nietuzinkowe. Nie widziałam takich naczyń standardowych, by były w taki sposób projektowane i wykonywane. Nie. A więc odpowiedni dobór barw, i chodzi o to, by one współgrały, tak jak powiedziałam, z fakturą, z całością projektu. I należy się zastanowić, w jaki sposób zdecydować o wykończeniu, czy stosować lakier, czy też nie. Nie każdemu odpowiada połysk, ale są również lakiery półmaty. Lub po prostu w ogóle można nie stosować żadnego lakieru. Tutaj widzicie Państwo, nie zastosowałam lakieru i również to są formy wykończone oczywiście i nie widać tutaj żadnego, że tak powiem, braku. To jest wszystko kwestia indywidualnych zapatrywań i indywidualnych
gustów. Jeśli chodzi jeszcze o te farby, więc należałoby zastosować kilka warstw, co najmniej dwie warstwy farb, żeby dokładnie pokryć tę całą masę, cały ten obiekt, bardzo dokładnie. Ja tutaj stosuję, bo to mi najbardziej odpowiada, kilka odcieni, jak Państwo widzicie, tych farb, a więc ciemniejsze, jaśniejsze, punktowo nakładane. To również jest kwestia indywidualnego gustu. Zachęcam Państwa do tego typu poszukiwań, do odnajdywania swoich pasji. Dziękuję serdecznie za uwagę, życząc powodzenia.